każdy z nas, miłośników rowerowego szaleństwa, ma zawsze wymarzony rower, wymarzony koła, wymarzony osprzęt. No i zazwyczaj śledzi to na YouTubach, jakichś innych blogach, porównując sobie ramy, geometrię, jak na przykład ta klamka manetka będzie chodziła, jak ta będzie trzymała się w ręce, układała, no i które koła będą szybsze, to jest najważniejsze. Które będą koła szybsze, który profil będzie lepszy, czy koła karbonowe będą lepsze, czy aluminiowe. Patrzymy, oglądamy testy, porównujemy, no i na końcu coś tam kupujemy, tak? Doczekałem się takiego momentu, że mam swój praktycznie wymarzony rower, który kupiłem już z myślą taką dłuższego jego użytkowania. No i mam wreszcie koła, które właśnie tą drogą oglądania, czytania wybrałem. Seryjnie były koła Shimano RS370. Postanowiłem wymienić je, zastąpić kołami Evanlite'a New Disc 38. I teraz tak, zaraz zobaczycie sobie obok, jaki profil mają oba te koła. Pierwsze koło Shimano jest to koło aluminiowe ze szprychami Areo, co bardzo mnie zaskoczyło, i profilu 19 chyba, zaraz zobaczycie. I tutaj teraz mamy koła Evanlite'a New Disc 38. Jak sama nazwa mówi, mamy profil 38. Jakiej szerokości jest opona na mojej obręczy? I tu postanowiłem to zbadać. Oglądajcie, zaraz wam pokażę, jak opona się układa. Jak układa nam się oponka 25. Evanlite ma szerokość 21 mm wewnętrzną. Przyłóżmy sobie sprzęt cicho. No i dobra, co my tu mamy? 20, no prawie 28 mm. Zobaczmy to tutaj. Patrzymy. No Shimano mamy 25, czyli bardzo fajny wniosek z tego, że oponka 25 mm układa nam się jak 28, czyli mamy lepszy komfort, a to naprawdę się czuje. Kolejną sprawą jest to, że mamy dwa komplety tych samych opon, a są to opony Continentala GP 5000. Żeby jeszcze nie było wątpliwości, Shimano jak i Evanlite są na tych samych oponkach. Continental GP 5000. Ciśnienie w obu kompletach kół będzie takie same. Zrobiłem 7 atmosfer. Dlaczego 7? Shimano podaje nam nawet na etykietce na kole, że maksymalne ciśnienie na tą obręcz ma być 6,5. Trochę to nadgiąłem, bo opona GP 5000 jest chyba zalecana od właśnie 6,5 atmosfer. No i trochę nagiąłem to, zrobiłem 7 tu, 7 tu. Przejdźmy teraz do kryteriów, jakie przyjąłem do tego, aby wykonać ten test. Bardzo ważnym dla mnie kryterium było to, że nie jestem w stanie osiągać takich mocy generowanych, jak to robią konkurencyjni youtuberzy. I taki mały przykład,
powiedzmy 250 W, czy na przykład 350 W, ja takich watów nie osiągnę. Dlatego mój test jest typowo skierowany dla przeciętnego amatora, który nie generuje za wielkich mocy, który chce się zdecydować na lepsze koła. No i nie ukrywajmy tego, że patrząc na kogoś, kto jedzie ze średnią 39 i wychodzi mu, powiedzmy, różnica tam 2,5 minuty, 3 minuty, porównując jakieś tam koła, co mi to mówi, jeśli ja na przykład generuję średnią moc z wypadu 150 W. No co mi to da? No nic mi to nie da. Nie podzielę sobie przecież, powiedzmy, przez 150, że to jest 3 razy wolniej, no to da mi to minutę. Dlatego mój test będzie się opierał o inne kryteria. Jadę z tą samą kadencją na tym samym przełożeniu. Tutaj zaraz zobaczycie tabelkę, według której sobie dobrałem te ząbki. Pierwszy przejazd, bo będą dwa przejazdy, był zrobiony na 46 z przodu, duży blat, 18 z tyłu, żeby średnia prędkość wyszła około 27 na godzinę. Drugi przejazd, a taki był, miało go nie być, dlatego też nagrywam to dodatkowo, bo kamera nie wytrzymała tego, wziąłem tylko jedną baterię, nie miałem ładowarki i tak wyszło. Drugi przejazd był przód tak samo 46 i tył był 16. Zacznijmy wreszcie te testy. Moje odczucia ogólnie ze zmiany kół, tego zestawu kół, są bardzo, bardzo pozytywne. Przykładem jest tego to, że każdą trasę, którą pokonuję na tych nowych kołach, zawsze jest coś poprawione, bardzo dużo. Ostatnio jakaś trasa, było 23 segmenty i poprawionych chyba było 9, gdzie ostatnio nie czuję dobrej formy. A jednak na tych kołach udało się to pobić. Więc przystąpiłem do tego testu właśnie ze średnią 27. Z myślą, że będę widział już jakąś różnicę. Pierwszy przejazd był na kołach Evenlighta. Wykręcony tak jak chciałem, zmiana kół, powrót i rozczarowanie, bo przy średniej 27 na godzinę, bo przy średniej 27 na godzinę nie ma żadnej różnicy. No i taka rozkmina, jak możliwe, że nie ma żadnej różnicy, jak pobijam wszystkie segmenty, więc musi być jakaś różnica, że coś to daje. Pogoda była słaba. Też, żeby nie było, Garmin pokazuje mi, jak wieje wiatr. A że złość rzeczy martwych jest, jaka jest, to przy co drugim przejeździe pokazywało mi dopiero tą prędkość. Ale jak tam patrzyłem, to praktycznie było wszystko przy tej samym wietrze i kierunek też się za dużo nie zmieniał, praktycznie wcale. Drugi przejazd postanowiłem już trochę siebie nadwyrężyć i przejechać ze średnią 30 na godzinę, co kosztowało mnie bardzo dużo zdrowia. I okazało się na samym początku, że jest znowu to samo. Waty są te same, nie ma żadnej różnicy. Jechałem z tą samą prędkością, jechałem z tą samą kadencją na tych samych przełożeniach. No i załamany wróciłem do domu. Mówię, przecież one nic nie dają. No i siadłem, przeanalizowałem. Teraz się cieszę, że nie zrobiłem tego na gorąco z testu, tylko kamera się rozładowała. Przeanalizowałem. I przy 160 W, jak pokazały dwa przejazdy, jeden był szybszy. Szybszy był na kołach Evenlighta, na karbonowych 38. Po wyliczeniu moim wyszło, że różnica na godzinie jazdy
byłaby 42 sekundy. Więc wniosek taki, dlatego segmenty są pobijane, moje wyniki, z tego względu, że zazwyczaj jeżdżę na tych segmentach, jeździ się trochę szybciej. Co możemy wywnioskować z tego testu? Że koła o wyższym stożku, lżejsze, dają nam sporą różnicę. Może nie jeździmy jak propsi ze średnią 40-45 na godzinę. U mnie to są średnie, powiedzmy, 28-27. Co za tym idzie, muszę jeździć dłuższy okres czasu danego odcinka powyżej tej prędkości. A jak wyszło z testu, jeżdżąc powyżej prędkości 30 na godzinę, a to zdarza się w miarę często, mamy tą korzyść. W pierwszej części testu, czyli po pierwszych dwóch przejazdach, byłem załamany, że zrobiłem się w konia, że zainwestowałem w takie koła, które nic nie dają na testach. Ale nie dało mi to spokoju, że pobijam te segmenty. Stąd druga seria. No i wyszło, że daje coś. Chcę znowu podkreślić, że mój test jest skierowany typowo dla amatorów, dla pasjonatów kolarstwa szosowego i nie tylko, którzy naprawdę nie osiągają jakichś, nie wiadomo, jakichś tam prędkości, ale chcą na przykład coś zupgrade'ować w rowerze. No, zazwyczaj najczęściej upgrade'uje się koła, opony, kasetę, korbę. I myślę, że będzie to dla nas amatorów, takich nie wyjadaczy, tylko powiedzmy kolarzy, którzy generują do 200 W z przejazdu moc. Pokazuje nam ten test, że to coś nam da. Takie porównanie moje jeszcze na marginesie. Na Fudziku jeździłem na kołach aluminiowych z niskim profilem i z wysokim profilem. Różnica wagowa była duża, bo chyba 150 gram na jednym kole. Nie, przesadzam, 100 chyba gram na jednej obręczy. I na obręczach tych wyższych jeździło mi się dużo szybciej niż na tych lekkich i niskich. Jeśli się Wam podobało, macie jakieś pytania, piszcie, subskrybujcie kanał, jak taki test Wam podszedł, bo zapewne będzie jeszcze taki nie jeden. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Zapraszam Was na Strawę. Zapraszam Was na Facebooka, Instagrama. Dziękuję, trzymajcie się. Hej!